meczu 12. kolejki drugiej ligi Siarka Tarnobrzeg bezbramkowo zremisowała ze Stalą Mielec. Spotkanie nie było porywającym widowiskiem i sprawiedliwie nie wyłoniło zwycięzcy. Gospodarze, którym wybitnie nie wiedzie się w pojedynkach derbowych, koniecznie chcieli zakończyć złą pasę i ograć lokalnego rywala. To jednak Mielczanie lepiej weszli w zawody. Już w drugiej minucie groźnie szarżującego w polu karnym Mateusza Cholewiaka z wyczuciem powstrzymał Marcin Stefanik. W 20 minucie z kolei Artur Melon w dobrym stylu obronił groźny strzał Żygania po uprzedniej stracie piłki przez Frankiewicza. W 30 minucie znów groźnie zrobiło się pod bramką Siarki. Na szczęście strzał zawodnika gości na ratę obronili Melon i Stefanik. W 32 minucie golkiper Siarki wygrywa bezpośredni pojedynek z Maciejem Domańskim. Tuż przed przerwą gospodarze mieli doskonałą okazję do objęcia prowadzenia. W ogromnym zamieszaniu w polu karnym Stali najlepiej zachował się Marcin Bochenek, który momentalnie uderzył. Niestety, ku niezadowoleniu licznych tarnobrzeskich kibiców, futbolówka o pół metra minęła lewy słupek bramki Wojciecha Daniela. W 50 minucie dobrą okazję zmarnował Jakub Więcek, który zbyt długo zwlekał z oddaniem strzału. W 65 minucie niewiele w swojej próbie myli się z kolei Robert Tunkiewicz. Już po chwili zagranie Macieja Domańskiego do Grzegorza Płatka w ostatniej chwili uprzedził Artur Melon. W 78 minucie obrońcami Siarki zakręcił z kolei Cholewiak. W 82 minucie po stracie piłki w środku pola przez zawodnika Siarki groźnie uderza Żegań. Na szczęście dla miejscowych jego próbę blokuje Bochenek. 3 minuty później wyczyn kolegi kopiuje z kolei Łukasz Nadolski. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry rzutem na taśmę triumf mogli wywalczyć Mielczanie. Brakło jednak precyzji przy główce Damiana Bożka. Chwilę potem ma miejsce jeszcze fatalny strzał nad bramką Cholewiaka i sędzia zagwizdał w tym spotkaniu po raz ostatni. No cóż, widać było po meczu, w trakcie meczu, że obie drużyny chciały ten mecz wygrać. Dążyły do tego wszelkimi sposobami. Natomiast te celowniki były takie, jakie były w dniu dzisiejszym, dlatego skończyło się wynikiem 0-0. Natomiast no, mówię, walka, zaangażowanie i rzeczywiście był to mecz derbowy. My się oczywiście cieszymy, że wywodzimy ten jeden punkt z takiego terenu i myślę, że ja mogę pochwalić tu zawodników, bo rzeczywiście solidnie na ten punkt zapracowali. Zgodzę się z Januszem, że przebieg tego meczu i to, co działo się na boisku cały czas, taka cała ta otoczka, to rzeczywiście widać było, że to jest mecz derbowy. No niemniej myślę, że też, że w pierwszej połowie no niekorzystnie to się odbiło na naszą grę, bo do przerwy to była Siarka, która no inaczej trenuje, co innego robi na co dzień, co innego ćwiczy, a co innego robiła na boisku. Widać, że ta atmosfera się udzieliła. Niemniej uważam, że tu zawodnicy bardzo chcieli, tylko że jednak, mówię, ta atmosfera, nerwy to nie są najlepszym doradcą. W drugiej połowie na pewno graliśmy lepiej, na pewno inaczej ta gra wyglądała, ale brakowało cierpliwości, spokoju, jednego dobrego zagrania i może byłby efekt. Po 12 kolejkach Siarka z dorobkiem 20 punktów traci do lidera z Kluczborka 5 oczek. Kolejnym rywalem podopiecznych trenera Kuźmy będzie Legionowia Legionowo, która traci do tarnobrzeskiej drużyny zaledwie 2 oczka. Mecz rozegrany zostanie w najbliższą sobotę w Legionowie. Stal Nowa Dęba wygrała 1-0 z Kolbuszowianką Kolbuszowa w meczu 11 kolejki 4 Ligi Podkarpackiej. W następnym spotkaniu zajmującą 13 lokatę Stal czeka wyjazdowe spotkanie z 7 w rozgrywkach z Strumykiem z Malawy. OKS Mokrzyszów przegrał 0-2 z Unią Skowierzyn, zaś Wisła Skopanie wygrał 2-1 ze Spartą Jeżowe w meczach 11 kolejki klasy okręgowej. W następnej kolejce plasujący się na ostatnim miejscu Mokrzyszów zmierzy się z 14 w tabeli LZS-em z Rzeczycy Długiej, zaś zajmujący 10 miejsce Wisan czeka mecz z plasującym się na 13 miejscu LZS-em ze Zdziarów. Rezerwy Siarki Tarnobrzeg wygrały 4-1 z liderem ze Stalów, zaś OKS Wielowieś zremisowała 1-1 z Koroną Majdan Królewski w meczach 11 kolejki A-klasowych rozgrywek. W następnej kolejce zajmujący drugą lokatę rezerwy Siarki zmierzył się z plasującym się na 3 miejscu LZS-em z Kotowej Woli. Ostatnia w rozgrywkach Wielowieś podejmie na własnym boisku 4 w tabeli Jezioraka z Chwałowic.
Koniczynka Ocice wygrała 4-0 z Płomieniem Chmielów w meczu 11 kolejki B-klasowych rozgrywek. 3 punkty wywalczyły również drużyna z Zakrzewa, która rozgromiła LZS Cygany 9-0 oraz Wspólnota Serbinów, pokonując LZS Krzątkę 4-2. Bez bramek było natomiast w meczu Iskry Sobów z KS-em z Żupawy. W następnej kolejce druga w tabeli Koniczynka zmierzy się z zespołem z Żupawy. Przeciwnikiem 7 w rozgrywkach juniora będzie LZS Krzątki, zaś zajmująca 8 miejsce Wspólnota podejmie na Zwierzyńcu 3 w tabeli Iskry Sobów. Ekipa Jeziora Tarnobrzeg przegrała z PGE Turów z Zgorzelec w meczu drugiej kolejki rundy zasadniczej Tauron Basket Ligi. Podopieczni trenera Pyszniaka uzbierali na swym koncie 83 oczka przy 119 gości ze Zgorzelca. Wracając do opiniujący mecz, zaczynamy od początku, tworzymy nową drużynę, staramy się jak najlepiej wypaść w tych meczach, a także reprezentować Polską Ligę i Polską Koszykówkę na arenie międzynarodowej. Ten mecz dzisiejszy był takim przetarciem przed naszym meczem z Panathinaikosem. Starałem się dać grać wszystkim zawodnikom, wykorzystywać nowe warianty w tej próbie i jak widać bardzo nam się to dobrze udało. No co mogę powiedzieć po takim meczu? Na pewno troszeczkę szkoda, za duża porażka. Na pewno, jak to się mówi, w duszy troszeczkę tam żeśmy mówili, może podejmiemy walkę. Chłopcy może się nie wiem, ale takie wrażenie, jakby się troszeczkę przestraszyli pierwszą, drugą kwartę, wyrzucili nam 60 punktów, trzeba było podjąć w przerwie. Powiedzieliśmy sobie, że są normalnymi ludźmi, tak jak my, no i w drugiej połowie już było troszeczkę lepiej, żeśmy zeszli na 18 punktów niepotrzebnie, 2-3 rzuty z nieprzygotowanych pozycji i znowu nam odjechali na 20 parę, także no mówię, no podejmujemy walkę, będziemy walczyć i na razie jest taka rzeczywistość. Troszeczkę szkoda, że mówię, no tych kilka punktów ja liczyłem na porażkę w granicach 17-18 punktów. No. Turów jedzie teraz, zaczyna Euroligę, są przygotowani, także no troszeczkę szkoda, no. Ale niestety, no tak wyszło. Tylko początek tego meczu był wyrównany. Jeszcze w 6 minucie spotkania po akcji Craiga Williamsa Tarnobrzeżanie przegrywali tylko 12-13. Później nastąpiła dominacja turowa. Świetnie w tym fragmencie spisywali się przede wszystkim Uros Nikolić i Damian Kulik. W drugiej kwarcie nic się nie zmieniło. Zgorzelczanie powiększali tylko swoje prowadzenie. Ostatecznie obrońcy tytułu mistrzowskiego w pierwszej połowie rzucili aż 60 punktów przy 34 trafieniach Jeziora. W trzeciej odsłonie obie drużyny zdobyły po 33 punkty, ale Jezioro nadal nie zmniejszało strat. Prowadzenie Turowa było cały czas zbyt wysokie. Ostatnia część meczu ponownie zdecydowanie należała do Zgorzelczan, którzy bez żadnych problemów dowieźli wysokie prowadzenie do końca spotkania. Co, można powiedzieć tyle, że przyjechaliśmy tutaj z jedną myślą, żeby po prostu odnieść zwycięstwo. Staraliśmy się to zrobić jak najlepiej. No, cieszymy się, że udało nam się zdobyć, jeśli chodzi o taką dużą ilość punktów. Ale na pewno będziemy musieli przeanalizować trzecią kwartę, bo straciliśmy w niej 33 punkty, to jest, no nie możemy tak grać na pewno. Ale co, jesteśmy zadowoleni z tego wynika, mówię, przed nami jeszcze daleka droga do tego, co chcemy grać, także na tą chwilę cieszymy się z takiego wysokiego zwycięstwa, ale mówię, no to jest tylko mecz, drugi w tym sezonie, także jeszcze daleka droga przed nami. W drużynie Jeziora punkty głównie zdobywali 3 gracze ze Stanów Zjednoczonych, rzucając łącznie 64 oczka. Ekipa z Turowa zagrała zdecydowanie bardziej zespołowo, 6 graczy zdobywało 10 punktów lub więcej, a 2 kolejnych miało ich po 9, notując jednocześnie prawie 70% skuteczności rzutów z gry przy niecałych 46 ekipy gospodarzy. Turów to aktualny mistrz Polski. Grało się przeciwko nim ciężko, straciliśmy w pierwszej kwarcie za dużo punktów, później w trzeciej goniliśmy, ale oni niestety mieli dużą siłę w ataku, nasza obrona była nieco słabsza, dużo słabsza można powiedzieć. Mieli czyste pozycje, oddawali rzuty, ponawiali te rzuty, drugie szansy, rzuty, które im wpadały, stąd taka przewaga. W meczu trzeciej kolejki Tauron Basket Ligi Jezioro Tarnobrzeg rozegra wyjazdowe spotkanie z Wikaną Start Lublin. Nieco ponad 46 minut zajęło Ukraińcowi Siergiejowi Oksiejukowi pokonanie 15-kilometrowej trasy 36. edycji biegu nadwiślańskiego imienia Alfreda Frejera. Pierwszą kobietą, która zameldowała się na mecie, była zaś Polka Katarzyna Albrecht,
która ukończyła bieg po 57 minutach i 700 sekundy. Najszybszym Tarnobrzeżaninem okazał się zaś Michał Wojciechowski, który z czasem 49 minut i 39 sekund zajął 7. lokatę w klasyfikacji generalnej. Kwadrans po utalentowanym biegaczu z klubu Witar na mecie zameldował się jego starszy kolega, doświadczony maratończyk Zenon Dziadura. Biegałem po grypie jelitowej, miałem przez tydzień czasu, w ogóle nic nie biegałem. Myślałem, że troszeczkę lepszy wynik będzie, ale i tak po takiej ciężkiej dolegliwości jestem bardzo zadowolony. Wielu młodych zawodników przybiegło za mną, jeszcze biegną, a ja już jestem na mecie, jak pani widzi. Łącznie z 15-kilometrową trasą biegnącą z Baranowa Sandomierskiego do Tarnobrzega zmierzyło się 185 zawodników. Nie wiem nawet, jaki miałam czas, ale myślę, że dobrze poszło. Biegłam w miarę równym tempem. Troszeczkę katarek mi dokucza, ale no myślę, że jakaś życiówka moja będzie. Zakładałem godzinę. Rok temu miałem godzinę 1. W tym roku przebiegłem godzinę 4. No. Szczerze mówiąc, nie przygotowałem się profesjonalnie do tego biegu. Byli tacy, którzy po pokonaniu dystansu mieli jeszcze siłę robić pompki, jak pan Marek Nowosielski z Sanoka. Tylko 2 lata, 17 maratonów. Jedna setka w Krynicy Ultramaraton, 40 start w ciągu 2 lat. Bieganie. W wieku 57 zacząłem biegać. Góra mi pomaga. Dla innych ulubiony dystans patrona zawodów Alfreda Frejera stanowił nieco większe wyzwanie. Dla mnie bieganie to przede wszystkim walka z samym sobą i na każdym kroku walka z wewnętrznym głosem, który mówi, żeby się zatrzymać i już dalej nie biec. Jednak kolejny raz, bodajże 4. raz biegnę w biegu nadwiślańskim, kolejny raz wygrałem ze sobą, ale czas też dosyć przyzwoity. Kolejna edycja biegu już za rok, w październiku.